Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie na Tidlet Tuesday. Mamy 14 września 2021, więc no chyba jakieś dwa, na pewno 3 miesiące nie było Tidlet Tuesday w moim wykonaniu, więc no wracamy powoli. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało. Muszę przyznać, że mnogość turniejów w wakacje spowodowała tą przerwą. Na pewno przesyt szachami z samej gry spowodował właśnie tę przerwę. No, przyszła jesień, wracamy wszyscy powoli do komputerów. Wiadomo, jak jest wakacje, nie chce się za bardzo siedzieć przed kompem i grać w szachy online. Wróciły szachy live, więc sprawa chyba zrozumiała. Tym bardziej dzięki za wszystkie komentarze, które piszecie, kiedy Tidlet Tuesday i tak dalej, więc myślę, że to jest dla mnie bardzo przyjemne i motywujące, więc mamy Tidlet Tuesday. Co z formą, jak to będzie wszystko wyglądało? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Tak przy okazji jeszcze tutaj wspomnę o symultanie szachowej, która odbędzie się 25 września 2021. Wszystkie, myślę, że informacje będą w komentarzu lub też w opisie pod filmem. Zapraszam chętnych. A tymczasem tutaj na live'ie witam wszystkich na czacie. Zobaczymy, kto tam wyczekiwał, czy poznam jeszcze wasze niki. No myślę, że tak. Tidlet Tuesday ma 11 rund, przypominam. 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Dużo gry, około 2 godzin. Także dużo fajnej zabawy. Witam cię, rewersiak. No, ten nick poznaję. Witam cię serdecznie. Także miło widzieć was z powrotem, ponownie. Witam cię, panie Pawle. Witam cię, Max. Groszku, witam. Sorak, te wielki powrót. No, czy taki wielki? No, wiecie, przerwa, wakacje. To już na początku tutaj streama już opowiedziałem, może was jeszcze nie było. Witam cię, XS. Macie tak czasem takie niki, że ciężko mi przeczytać szybko. Witam cię, Łukaszu. No właśnie, z tymczasem właśnie jest różnie. Powiem szczerze, że trzeba w taki chyba rytm troszeczkę wpaść. No Tidlet Tuesday postaram się raz w tygodniu streamować. Może jeszcze coś innego wymyślę, tak żeby był jakiś fan, dobra zabawa. Nauka też przede wszystkim. Witam cię, bot mer MD. No cóż, no i fajnie. Czekamy sobie na rozpoczęcie, jakieś 6,5 minuty jeszcze. Już teraz w opisie będą na pewno te wszystkie minuty skalowane. To znaczy pierwszą rundę odznaczę, kiedy będzie, kiedy drugą i tak dalej, żeby specjalnie nie przewijać sobie paska, to myślę, że będzie duże ułatwienie. Dzień dobry, Saul, witam cię serdecznie. No i fajnie, dużo was jest już po kilku minutach od rozpoczęcia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ciekawy jestem swojej formy grze w internecie. Dawno nie grałem, powiem szczerze. Tam pojedyncze przypadki mi się zdarzały, ale to tego nie wliczam. Myślę, że trochę z prawy mogłem wyjść. Chociaż nie, to jest troszkę jak zjazd na rowerze, mi się wydaje. Aczkolwiek wolę jednak grać na żywo. Nie wiem jak wy. Dobry, dobry. Witam cię, Fise. Witam serdecznie. Tutaj, moi drodzy, w opisie macie wykrzyknik symultana. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to 25 września będzie organizowana symultana live ze mną na 100 szachownicach. No nie wiem, czy 100 uda nam się uzbierać. Po tych zapisach sądziłem, że będzie troszkę nas więcej. Jeszcze mamy czas wprawdzie, ale no, nieco się rozczarowałem, przyznam się szczerze, no ale to wynika pewnie z różnych tam przyczyn. No nie, nieistotne. W każdym razie, kto przyjedzie, ten przyjedzie. Na razie mam więcej nagród niż zgłoszeń, więc ci, co przyjadą, na pewno będą zadowoleni. Witam po przerwie, krokodylu, witam cię. No mercy. Cześć, cześć. Tak, całe Wojtku Jaworku piszesz. Tak, klasyczne turnieje.
No tak, no to trzeba właśnie wpaść w taki, piszesz, że właśnie przegrywasz wszystkie bice w necie, no w rytm trzeba na pewno wpaść, taki gierek. To jest, myślę, że fajne. Niedawno, słuchajcie, skończyłem rozgrywki w pierwszej lidze z Gostyninem, w klubie Gostynin. Zajęliśmy 8. miejsce. Mieliśmy miejsce numer 3, znaczy zajmowaliśmy 3. miejsce. Ostatnią rundę przegraliśmy, niestety spadliśmy na 8. Co jest wynikiem, myślę, że i tak bardzo, bardzo dobrym. No, nie docisnęliśmy. Na pewno tam mieliśmy wygrany mecz w ogóle z drużyną, która zwyciężyła, to było ciekawe. No ale taki jest sport. Wygrana na szachownicy jeszcze nie odzwierciedla wyniku właśnie, także ciekawe rzeczy się działy na lidze. Dużo emocji, fajne, fajne rozgrywki. Drużyna może nie rankingowo jakaś super, ale jednak dosyć silna była. Także fajnie się w takiej drużynie na pewno uczestniczy. No dobra, mamy 3,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. Jeszcze chwila. Twoja drużyna trzecia od końca. W pierwszej lidze spadało chyba 8 drużyn ostatnich. Nie wiem jak w drugiej lidze, jak to wyglądało. W pierwszej lidze 8 drużyn spadało, tak? No dobra. Witam cię, Orlineczka. Witam, witam. I za chwilę będziemy sobie tutaj pykać, moi drodzy. Co tam dobrego u was? Piszcie, chwalcie się, czy podwyższyliście kategorie szachowe, czy coś innego ciekawego się wydarzyło. Witam cię, Ardeno, cześć. No zobaczymy, wiesz co, bo właśnie z tymi turniejami u mnie jest ciężko teraz z czasem, gorący okres, początek roku, wiadomo jak jest, jakieś tam projekty. Zaraz do Warszawy się wybieram na jakieś tam nagrywki ciekawe, więc zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że w którymś turnieju wystąpię, ale widziałem, walczycie dzielnie, regularnie, co cieszy. Dzięki serdeczne, że gracie w lidze liczesowej. No i fajnie, że jest zabawa. Jakiś taki turniej by trzeba było zrobić, pewnie jakiś taki trochę większy online, ale to wszystko wróci na pewno, więcej tego będzie w październiku, zakładam. We wrześniu się rozkręcamy powoli. I mam nadzieję, że to będzie wszystko jakoś tam działało. Dobra. Mamy niecałe 2 minuty. Dawno nie grałem w Tablet Tuesday. Kiedyś Hikaru Nakamura zdobył 11 na 11. Pewnie kilka osób o tym słyszało, widziało. Naprawdę kozak. Chyba nikomu wcześniej się nie udało tego zrobić. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie śledziłem historii, ale rzadko spotykany obrazek 11 z 11 w tak silnym turnieju. Nieprawdopodobne. Z kim jestem? Kim jestem z zawodu? Szachistą. Szachistą jestem z zawodu. Prowadzę działalność gospodarczą od 10 lat i uczę szachów. Uczę szachów, moi drodzy. W tym roku będę miał też na statku, powiedzmy, kompetentną osobę do prowadzenia zajęć, więc też będzie, myślę, że fajna współpraca. Pozdrawiam Maćka z tego miejsca. Ostatnio przerwa tygodniowa od szachów, wróciłem 2 razy silniejszy. No i super, tygodniowa przerwa to dobra przerwa, a nie 3-miesięczna. Prawie trzecią kategorię zdobyłeś. No walczcie, walczcie, moi widzowie, walczcie. To prawda, Wojtku. Zgadzam się w 100%. To, co się lubi i się robi, to jest coś wspaniałego. Nadal to trwa. Niech trwa dalej. Witam cię, Kowalo. Witam, witam. No dobra, moi drodzy, 20 sekund do rozpoczęcia. Mamy ponad 50 osób, zaraz 60 na streamie. Myślę, że jak zaczniemy regularnie grać, to będzie nas więcej. Witam cię, Smoko. Jak miło ciebie też widzieć live na czacie. No i dobra, jedziemy, moi drodzy. 3-2-1, 3-2-1 i zaczynamy. Przypominam, kliknijcie sobie wykrzyknik symultana. Tam są szczegóły do symultany live. No dobra, jedziemy. Mamy tutaj zawodnika z Meksyku. CM. Skoczek F3. No to jedziemy. Skoczek F6.
Dobra, G3 mamy. No to G6, gramy swoje schematy, nie będziemy tu się za długo zastanawiać. Roszada, roszada. A jednak D3, to zrobimy roszadę. D5, zawsze mi się ten ruch podobał. C4, szybko poszło. I no, ciekawe. No zagramy sobie C6, na no, spokojnie, nie będziemy nic tutaj wybijać. Pozycja dosyć symetryczna, myślę tutaj może skoczek wejdzie na E4, to tym gońcem wrócę, coś sprowokuje. No w partiach właśnie takich błyskawicznych można sobie trochę nieco poszaleć, pograć trochę niepoprawnie, to myślę, że jest też dosyć ciekawe. Także taka niepoprawna gra może być no, widowiskowa nieco. Wiadomo, jak będziemy grać partie klasyczne, to zupełnie jest inna bajka. No tak, zagrał tu przeciwnik, zagramy tutaj może, będziemy bardziej uderzać w pole C4. Dobra, przeciwnik zbił. Czy zbić to skoczkiem? To mnie zastanawia. Zbije skoczkiem. Zobaczcie, tutaj jeszcze skoczka atakuje przy okazji. Więc zawsze jakaś tam dodatkowa taktyka na przeciwniku widnieje. No tutaj po wymianie tych gońców nie wymienił. No słusznie. Zagramy sobie skoczkiem. Ha, E4, tutaj skoczek. Nie wejdzie mi tam, dobra. Wchodzimy i tutaj mamy fajne pole na B3, nawet goniec się może fajnie tutaj zadomowić. Te gońce zobaczcie, jak pięknie przecinają diagonale. Dobra, atakuje mi tutaj skoczka mój przeciwnik. Myślę, że zagramy sobie hetmanem. Aj, tu się władowałem. Słuchajcie, już podstawiam figury. Już podstawiam figury. Pięknie, Krzysztof. Podstawiłem figurę. No dobra, muszę zbić tutaj, chociaż tego piona wezmę. Będziemy szaleć, jakoś tam próbować przeciwnika oszukać. Już podstawiłem w pierwszej partii figurę. Masakra. No pewnie zastanawia się nad biciem bezpiecznie, żeby odbić skoczka. Ja zbiję. A nie zbił jednak. Dobra, biję. Wziąłem drugiego piona. Atak na wieżę. Trzeci pion wisi. No zobaczymy. Goniec B3 nie wchodziło, bo hetman zbił na C5 od razu. Dobra, przeciwnik zagrał tak. I cóż ja, biedny żuczek, mogę zrobić? Mogę bronić pionki. O, jeszcze po hetmanie mam. No świetnie. Tak, jeszcze mogę zagrać. Ojej, przecież ja mogłem od razu zbić tego skoczka. Co ja zagrałem w ogóle? Co to było? Kurczę blada, teraz to jest jeszcze gorzej. Wieża za hetmana. Trochę pionków wprawdzie nastrzelałem. Ale to może być za mało. No właśnie, to może być za mało, zdecydowanie. Bo mi będzie sprzątał tutaj mój dobrobyt. No niestety, muszę tak zagrać. Jakieś sztuczki, ale tam zrobi lufcik na pewno. No właśnie, też muszę zagrać H5. Oj, to jest partia przegrana, moi drodzy. To jest partia przegrana. No idę tędy, tutaj się zakotwiczę za chwilę. Totalny wór. Wór pogania. No dobra, gramy tak. Cóż ja mogę tutaj zrobić? Grać tak, osłabiać się? No nie, chyba. Wieża D6. Jakaś czasówka może. Ale widzicie, jak to jest. Dawno się nie grało i się podstawia. Okej, okay, tutaj. Spróbujemy tak. Goniec wisi. C5. Jakiś wolny pionek. Coś tam, szach. Okej, okay, to może w ten sposób. Dobra, tu przeciwnik coś mi atakuje. Idziemy pionem. Coś mi atakuje, nie? Ale idziemy pionkiem. No znowu będę bronił. Okej. Goniec tutaj, żeby C6 trzymać, żeby była wieża na D7, żeby bronić pionka. I teraz pytanie, jakoś tam próbować. Będzie to niezwykle trudne zadanie, ale tak zagrać może. Nie chciałbym osłabiać sobie tutaj, ale chyba muszę tak spróbować. Może go zakręcić. Tu mi będzie się wbijał. Aha, sprytnie. Dobra, idziemy pionkiem do góry. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Idziemy pionkiem do góry. Goniec na A4. A może F5 zagram, jeżeli zbije pionka. Zagram F5. Teraz zagramy F5. Okej, okay, atakujemy. No już mogę tak zagrać. No i tak trzeba. Chociaż taki ruch jeszcze jest ciekawy. Nie, nie mogę. A nie, bo wieża wisi. Boże święty. Tak gramy. Ale się dzieje.
Próbujemy, próbujemy. Walczymy do końca. Król F1, wieża tutaj. Jakaś siatka matowa. Już tu może coś się... Aj, pionka mi weźmie. No właśnie, weźmie mi pionka. Okej. No szacha trzeba dać. No ten pionek był moją jedyną nadzieją. I niestety, niestety. Cóż ja mogę z tą wieżą moją zrobić? Nie za wiele. Nie za wiele. Goniec C2 wygrywa. To zdecydowanie. Trzeba będzie się chyba poddać w pierwszej rundzie. A już jak mi wymieni gońce, to już nie mam szans totalnych. Ale nie chcę wymieniać gońców. On nie chce wymieniać gońców. No tak, spróbujemy. Więc może jeszcze coś tu się uda wyczarować. Chociaż będzie bardzo ciężko. Wszystkie ruchy tutaj u niego są dobre. No tak, jakieś szachy. Okej. No zagrajmy sobie tak. Ojej, jest bicie? Nie, nie jest bicie, bo goniec broni. Dobra. Dobra. No nie wiem, co tu grać teraz, moi drodzy. Co tu grać? No zauważę chyba ten ruch. Gramy tak. No właśnie, zauważył ten ruch. Zauważył. Oj, bieda. Niestety. Jest ciężko. No tak, no to to już zbiera żniwo. No okej, trzeba poddać. W tej sytuacji już nie ma sensu naprawdę grać, nie? No to widzicie, pierwsze śliwki robaczywki, no jak to się mówi. Pierwsza wtopka, co zrobić? Tak też bywa, chwila dekoncentracji. Co tutaj się zadziało, gdzie ja podstawiłem? Zobaczcie, bo w ogóle pomijając debiut, sytuacja, no tak, tutaj podstawiłem zwyczajnie pod związanie. No ale w tej sytuacji przecież ja nie zbiłem tutaj. Aha, bo on i tak by zagrał wieżę D2. Jakbym zbił tu, on by zagrał wieżą. Jakby to stało? Może bym miał szansę na przykład wybić tu, on mi tu, a ja tu. Też podobna sytuacja. Nie, no lepiej by było. No zobaczcie, finalnie byłoby lepiej, bo mam... Nie, nie byłoby lepiej. Inne gońce by zostawały. Więc też byłby problem. Okej. Okay. Po prostu tu się władowałem pod prostą groźbę, nie widziałem. Trzeba było odejść hetmanem, jak widać. No trudno. Trudno. Mamy pierwszą porażkę. Teraz pójdziemy dołem. Wiadomo, zobaczmy jak tam czołówka. A niech sobie jeszcze grają. Damy im chwilę. Cześć, witam cię, Czes. Dobra. Ładne zdjęcie na czesarbitrze. Ja tam miałem chyba 19 lat. Nie, więcej. 21 około. A to kupę lat temu. Szachowa Polsko, wrócił Bóg. No, nie przesadzaj, prodziekanie. Aha, to ty jesteś Kacper pewnie. Rower 20 kg mniej. No nieźle, jeśli to ty, Kacperku. Ja mam 220, naliczyłeś się, to mam szansę już wejść na plusa i na ile elo mniej więcej gram? No, na taką jedynkę pewnie grasz mniej więcej. Dwójka, jedynka. Coś w tym stylu. O, witam cię, Tosia. Witam cię serdecznie. Coś chciałem rzec jeszcze. Aha, przypominam, moi drodzy, o symultanie. O symultanie. Jeżeli ktoś ma ochotę zagrać na żywo symultanę ze mną, no to jest taka okazja 25 września na dziesięciolecie firmy Szachuś. Dużo nagród, 20 pucharów, słodko, pysznie, dobra atmosfera. Naprawdę myślę, że będzie przyjemnie dla zawodników. Charytatywna symultana, tu się powtarzam wielokrotnie, ale chcę to nagłośnić jak najdalej, także zapraszam serdecznie. No ładnie, Kacper, to gratki za zrzucenie zbędnych kilogramów. Zrobiłeś tatuaż szachowy? Serio? Wyślij na Messengerze. Wyślij, pochwal się. Mariancello też ma tatuaż szachowy. Widziałem kiedyś. Chyba jakiegoś skoczka. No dobra. Porażką... Ciekawy jestem, czy ja kiedyś porażką zaczynałem Taklet Tuesday. Nie pamiętam. Widzicie, trzeba się trochę jednak przyłożyć do tych partii. To nie jest takie proste jednak grać w tym turnieju.
co tu się dzieje, no to już jest koniec gry, prawda? To już kwestia dociśnięcia. W takich sytuacjach, no wiecie, właśnie sporne są takie rzeczy, że kiedy się poddać, kiedy się nie poddać. Na pewno nie warto się nie poddawać w równych pozycjach, poddawać, wróć, na przykład remisować, poddawać się, bo tu często dyskusje są w komentarzach. Poddawać się na pewno można w takich sytuacjach, gdzie na pewno wiemy, że nie mamy szans, no liczyć na drapane. Oczywiście osoby początkujące, które grają w szachy, nie powinny się poddawać i grać do gołych króli. To jest dobra zasada, ale już na wyższym poziomie nie ma to żadnego sensu. No dobra, mamy kolejnego CM-a. USA, Stany Zjednoczone, jedziemy. Skoczek F3. Okej, co tutaj piszecie jeszcze? O, witam Cię Dariuszu, dzień dobry, dzięki serdeczne. Monet 7, ok. Jakoś tak, chyba zagrajmy sobie. Gramy w szachy. Wybicie. Jedziemy do centrum. Co będziemy się czaić? Ok. To są stare numery. Chodzi o to, że skoczek zagra. I zaraz będziemy tu planować grać B4. Już zagramy sobie B4. Skoczka nie wpuścimy na C5. Dziwna decyzja przeciwnika. Może tak, żeby przyplanować od razu tutaj. Dobra, tak zagramy, żeby goniec miał furtkę na F1, bo taki ruch na F4 będzie grany od razu. G3 już mogę go za chwilę wygonić. Więc nic dobrego go nie czeka, miejmy nadzieję. Skoczek B3 z planem sobie zagramy na B3. Z C5, coś w tym stylu. Nie musimy się śpieszyć w pozycji, gdy mamy więcej przestrzeni, a teraz tak się dzieje. Ze strategicznego punktu widzenia oczywiście mój biały goniec i białe pionki. Nie jest to może jakaś super pozycja, to jest teoretyczna pozycja. Zaraz, co jest, co mi tu się klika? No ale z drugiej strony ten jest przyblokowany teraz. No to co? G3, cyk, wracamy. Albo na G6, dobra. Podprowadzić króla? Nie no, zagramy gońcem na H3. Tu będziemy uderzać, król G2 się przyda zawsze, F5 nie ma, niech się człowiek męczy. Dobra, tu będą jakieś gwiazdy prawdopodobnie. Zagramy sobie skoczek E1, skoczek D3, pilnując pola F4 przy okazji. I niech tutaj się facet wykaże. Jeszcze hetman G5 jest ciekawe, a to skoczek F3. Widzicie, manewrowanie skoczkami też tutaj dużo jest... Zaraz, to mi podstawił wieżę. Nie, nie podstawił mi wieży, bo jak tutaj wezmę, on mi da szacha. Bijemy, a może zagramy tak. Może zagramy tak. I teraz grożę z biciem wieży. Prawdopodobnie on mi stłucze. To zrobię już deklarowane posunięcie. Zajmuję się szachami, ale już w takiej szerszej trochę perspektywie. Wieloma już rzeczami. Też szachami, tylko w różnych tam, powiedzmy, projektach. Nie tylko nauczanie. Coś tnie u Was? Hetman zagrał. No dobra. Nie tnie chyba, u mnie jest wszystko w porządku. Nie, tu jest wszystko z klatkami w porządku. Już się wystraszyłem, że znowu coś nie działa. No dobra. Zbijmy tego gońca i zagrajmy wieżą, będziemy męczyć pionka C7. Jakimś hetmanem tam się wbijemy. Co on tu planuje? On tutaj chce mnie jakoś zajeżdżać. No okej, okay, idziemy hetmanem. Tutaj już jak zrobię wjazd, to może być ciężko dla czarnych. On tutaj chce się wbić. Dobra, teraz pytanie tutaj. On mi zbije tu. Ja zbiję skoczka. On mi zbije tu. Ja zbiję tu. Dobra, będzie miał chyba problemy. Tak patrząc na szybko, to chyba tak. Miejmy nadzieję, że będzie miał problemy. Szacha mi tu jakiegoś nie da za dużego. Niech myśli. No nie, klatki nie są zgubione. Wszystko działa. Dobra, zbił, więc trzeba grać konsekwentnie. Tu mam teraz wtrącenie wieża C7. On musi wieża F8. No właśnie, i czy to nie będzie za mało? Bo tak i tak jeszcze planuję.
To może być za mało, aby szacha nie dostać żadnego. Z drugiej jednak strony może wziąć piona. Zagrajmy tak z planem wieża D8. No dawno się nie grało już w tym turnieju, słuchajcie. To jest kwestia tego, czy on jest w stanie mi dać tu jakiegoś szacha wiecznego. Bo teraz grożę takim ruchem, jeżeli nie zrobi lufcika, to będzie miał problem. Lufcik musi zrobić, no to ewentualnie może zbije piona. Zobaczymy. Lis w kurniku, dobrze powiedziane, smoku. To prawda. No tak, ale widzicie, po przerwie trzeba. No właśnie, zbił. Zbijemy pionka. Po przerwie trzeba sobie dać szansę. No na pewno nie będzie to powrót prosty. No teraz wezmę kolejnego pionka. Biorę, dobra. Król jest bezpieczny, atakuje skoczka. Pionek się robi wolny. Mogę za chwilę wziąć kolejnego pionka. Dobra, atakuje skoczka, tylko to może być mało, bo zagramy sobie. A zagramy tak. Pionek do góry może iść, wieża C8. A jednak mi tu uciekł. Dobra, gramy D6. No i sytuacja się taka wyrównała, można powiedzieć, jeśli chodzi o materiał. Czujnie tak. Wieża C7 będę planował zagrać. Ten skoczek będzie nie do ruszenia. A jejku, przecież hetman tutaj wisi. Ja podstawiłem hetmana. Znaczy nie podstawiłem, tylko. A zaraz, tu mamy teraz szacha. Tylko wymiana by nastąpiła. Chociaż ta wymiana byłaby chyba i tak w miarę dobra, jak na ten czas. Blicowy. No to co, król H7 i wygrywam. Musi się zasłonić. I też wygrywam. D7. Ok. Tak, i biorę. Dzień dobry. Grozi mat. Mamy go. Dać mata hetmanem czy wieżą? Nie zdążyłem, za długo się zastanawiałem jednak. Ach, te znęcanie się. No dobra, mamy jeden punkcik w końcu po przerwie. Jeden z dwóch po pierwszej porażce smakuje to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję Ci, Szachmacher, że moje filmy Ci służą. Cieszę się. Taki też był cel tego całego przedsięwzięcia, moi drodzy. No dobra, no dobra. Ciekaw jestem, z kim się będę widział z Was na symultanie szachowej. Witam Cię, Wranglerek. Witam Cię, Chessboard. Witam serdecznie. Fajnie, że jesteście. No i dobra, będziemy zaraz tutaj cisnąć dalej, moi drodzy. I będziemy się bawić. Dwie rundy za nami, jeszcze dziewięć. Co się złożyło z PZ szachowym złotem? Nie rozumiem, Soul. Złotem? Mówisz o Pucharze Polski? Nie, nie wiem, nie wiem. Jeśli o tym, to się nie złożyło, bo są różne terminy. Ok. Mamy to. Dobra, dwie pierwsze partie na rozgrzewkę. Może teraz będzie szło trochę lepiej. Muszę się troszeczkę skupić, mniej gadać podczas gry. Zacząłeś grać, stanąłeś na 2000, co powinieneś robić, żeby być lepszym? Robić bardzo dużo taktyki polecam i dużo grać w szachy. Przede wszystkim nie bliców, takich 10-minutowych, 15 i więcej. Ale na żywo polecam. Nie, symultana nie ze Zbyszkiem, tylko ze mną. Wykrzyknik symultana, macie wszystkie informacje. Ja tam nagrałem krótki filmik o tym, też na fanpage'u zapraszam. Po szczegóły, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać na żywo, jest to, myślę, fajne wydarzenie. Mam przygotowanych dla Was 20 pucharów, słuchajcie. Kto chce puchar piękny, to takie puchary, no, zobaczycie zresztą. Myślę, że zacne. Dzięki, Smoku, że udostępniłeś tutaj link. Witam Cię, Piórku. Mają jakieś spotkanie w tym czasie. No dobrze, ale wiecie, no w Polsce chyba jest dużo szachistów. Chyba 1000 ludzi nie pojedzie tam. No wiecie, no jeżeli komuś koliduje, no to jasne, no to coś trzeba wybrać. Najwięcej chyba na 60 szachownicach dawałem kiedyś symultane, dobre lata temu.
Poszło dość zgrabnie, więc myślę, że przy 100 deskach. To będzie ciekawe to wydarzenie, ciekawy wyczyn. A, przepraszam cię, nie zauważyłem cię. Wy, Indy i tak dalej. Świetny nick, żeby mi tylko połamać język. O, witam cię, 50. Po przerwie się widzimy, tak jest, jesień przychodzi. Przychodzi jesień. Będziemy grać w szachy teraz więcej, online. Miejmy nadzieję. No i co, mamy remisik. Ja to może odhaczę silnik, żeby nam nie sugerował posunięć. No ale wiadomo, będą tłukli. A to w ogóle gra Wojciech Przybylski, Polak. No ładnie, ładnie zremisuje z arcymistrzem. Dzięki, moja obawa. Pozdrawiam, dzięki, dzięki. No i co? Już jeszcze jedna partia. Jeszcze jedna partia. O, jacie, trzy skoczki na desce, zobaczcie. Żeby tylko tam pata przypadkiem nie dał. No to już jest mat, no. Na różne sposoby. Ale widać się biały bawi. No tak się nie robi, no. No teraz ewidentnie widać, że się bawi. Może chce dać mata skoczkami. Przypuszczam, że szuka mata skoczkami. No ma minutę, więc zdąży. No tak. Na pewno chce dać mata skoczkami. To niech wieżą pójdzie na A1. Żeby mu nie przeszkadzała. Jak tu dać mata tymi skoczkami? Czy na pewno jakoś trzema? Można to zrobić. Królem chyba trzeba pójść na F7. Remis proponuje przeciwnik. Nieźle. No dobra, dawaj mata, panie. No tutaj jest mat skoczkiem i tu na przykład. Aha, specjalnie oddał wieżę. Okej. Okay. No i teraz nie ma wyjścia. Jeszcze zobaczcie na sekundach. Popisuje się gość. 180 ruchów zrobili? To już się długo bawią, widzę. No to jest tutaj mat skoczek. Tutaj. Co on się tak bawi? Aha, czasu mu ubywa. Nie zdąży według mnie. Nie no, zdąży, zdąży. Tutaj skoczkiem wystarczy zagrać. Nie, królem? Co on robi? No nie, no. Niezła zabawa. No i nagra na sekundach, na 4 sekundach i przypuszczam, że może być ciężko. Może chce pobić rekord w ilości posunięć i wygrać. Nie wiem, czy on to liczy. Nie, no nie może liczyć. No i króla wypuszcza. Co jest? Nie, no masakra. Co się gość tutaj bawi z czarnymi? Remis. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Oliwa sprawiedliwa. Tak się nie robi. No. Gitara. WM. Mistrzyni międzynarodowa z Wietnamu. Dobra, skupmy się, moi drodzy, bo z paniami to się gra bardzo ciężko. Przynajmniej mi D4. Zagrajmy G6. Postaram się teraz tak za dużo do was nie mówić w tym momencie. Troszkę skupię się na grze. No dobra, E6 tutaj jest, wiadomo. No ale sobie tylko komentował czasem te ruchy swoje. O, bezpieczny ruch taki dla czarnych. Chociaż nie do końca, bo to różnie może być. Sprowokujemy, tak, zagram i zagramy sobie skoczkiem na E4 za chwilę. Taki będzie plan. No G4 może chyba nastąpić taki ruch. W zasadzie chyba może. A to jest blitz, pamiętajmy o tym.
Cisza na sali, cisza na sali. No i zamyśliła mi się tutaj ptaszyna. Słusznie. Dobra, ta wymiana jest, myślę, że spoko. Chociaż może skoczkiem tutaj troszeczkę spróbować zamieszać, wymienić więcej. Tak, myślę, że tak. Goniec będzie bardziej aktywny. A za chwilę skoczek D7. Takie plany możemy tutaj sobie postosować. No tak, po tych wymianach. Tak, dużo wymian. Zwykle to tak bywa. F5 mi się wydaje. Chociaż nie, skoczek mi tu wejdzie. O, powrót taty bez wypłaty. Dobra, tak. Goniec. Nieprzyjemny ruch. Muszę przyznać, że bardzo nieprzyjemny ruch. Skoczek A6, hetman D7. Skoczek C7. B5 będę planował. Okej, okay, hetman D7, żeby tu wieża miała łączność. B5, no taki prosty ruch do zagrania. Aczkolwiek teraz białe mają chyba taką przyjemniejszą pozycję ze względu na tego pionka. Agresywne posunięcie, widzę, agresywnie. Gramy tak i skoczek na A6. Jeżeli tak, to tu się świetnie uplasuje. Jeżeli tak, to mam jakieś bicie tu i tu. I się to wszystko rozwiąże. No hetman B3 prawdopodobnie jakieś trzeba stosować w tej sytuacji. No właśnie. Otóż to. Zrobimy lufcik. Na wszelki wypadek na chwilę. Tutaj na D6 coś jeszcze wisi. Przewaga czasowa, no troszkę trzeba podsfaniakować. Okej. Może tak. Teraz tu się wieża uaktywnia. Nie można zagrać C5. Okej. Chyba tak trzeba po prostu zagrać. Skoczek za chwilę ucieknie. Tutaj nie można. Wieża musi bronić mi pionka. Pozycja czarnych nie jest przyjemna, to na pewno. Ale przy blicu cuda się mogą zadziać. Zagrajmy tak tego pionka. Okej. No i co? Muszę wrócić. No właśnie. Tak. Hetman zbije, to będą problemy dla białych, mam nadzieję. Aha, bo na C6 jeszcze. To nie będzie problemów. Jednak ja coś źle policzyłem. Ale zaraz tego pionka wezmę. To tak muszę zrobić, bo inaczej mnie tutaj przeciwniczka zagniecie. Jest pionek mniej, tutaj wisi. Taki ruch jeszcze widzę. Tylko jak zbiję tutaj. Ale to będzie niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. O rety, robi się gorąco. Tego piona wezmę. C7, zawsze mam bicie. Siłą woli, siłą woli. Okej, no zbić muszę. Nie mam wyjścia. Trzeba wrócić. Czasami mi się w defensywie po prostu lepiej gra. Aczkolwiek ta pozycja jest trudna, bo mam pionka mniej i bardzo ciężko będzie go odbić, a praktycznie może to być niemożliwe. Jeszcze spróbujemy sztuczek takich nacisnąć tutaj mocno. No teraz tak i teraz wezmę pionka. No i z gońcem mam jakieś tam praktyczne szanse. Oczywiście to powinien być remis, ale praktyczne szanse istnieją jednak.
O, chociażby teraz, zobaczcie, tutaj pionka mogę za chwilę wziąć. Okej, właśnie to robię. Ajajajajajaj. Za mało, ale szach i tu jeszcze mam. Okej. Dobra. Tu nie mogę. Idę daleko. No, miałem szczęście, prawda? No, przyznacie, że miałem szczęście. Ale punkty to punkty. Mamy 2 na 3. No i spoko. Gra fatalna. Taka bezpłciowa, bym powiedział. Naprawdę. Bez ikry jakiejś większej. Ale dobra, to jest pierwszy raz po przerwie. Tak trzeba sobie to tłumaczyć. Tak, nie wiem, czy wiecie, jestem mistrzem wychodzenia z wora. Po raz kolejny to się udało. Także. No, jest ok. Dobra, czekamy na rundę numer 4. Dwa punkty zdobyte, więc tragedii nie mam. Nie ma tragedii. Hikaru 3 na 3, no to normalne. Czekamy cierpliwie jeszcze. No powiem wam, że kondycja potrzebna jest do tego typu turnieju, nawet dwugodzinnego, przynajmniej dla mnie, bo trzeba tu się wysiedzieć i spiąć mocno. No dobra. Przypominam o symultanie. Już nie chce mi się tego powtarzać, ale tutaj macie wykrzyknik, symultana. Oby smoku, same winy. Oby, oby. W lidze liczę, myślę, że zagram. Na pewno zagram, tylko jeszcze nie wiem kiedy, bo to ciężko z czasem u mnie, słuchajcie. To nie jest takie proste. Poza tym, wiecie, ja jeszcze mam jakieś tam plany zawodnicze, więc jak będę się rozpraszał, nie, znaczy nie chcę nikomu nic ujmując, ale będę się rozpraszał takimi turniejami mało ważnymi, że tak powiem, i regularnie będę takie trzaskał czy bulety, coś w tym stylu, to nic dobrego z tego nie będzie. Więc staram się troszkę to ograniczać. To tak jak na przykład czołówka światowa gra w szachy, no to oni grają te turnieje dosyć, no, rzadko bym powiedział. Znaczy, są tacy, którzy grają często i dużo, ale w bardzo silnych turniejach, wiadomo. Prestiżowych, więc oni się nie rozdrabniają. Zauważcie, że czołówka światowa mało kto bierze udział na przykład w takich dużych openach na świecie. Tylko oni grają między sobą. 10 osób, 12 czy tam 8. Takie turnieje między sobą rozgrywają. Więc to jest to samo, o czym ja teraz właśnie mówię, żeby się nie rozpraszać jakimiś openami, bo w takich turniejach raz, że łatwiej przegrać takiemu zawodnikowi, gdzieś tam urwać można mu punkty z czołówki światowej, no i ma szansę ten ranking, żeby mu poleciał. Więc głównie ci zawodowcy grają ze sobą w kołówkach i tak dalej. Hikaru i Magnus grają w Tarlet Tuesday. Hikaru gra, Magnus nie. Magnus w Norwegii teraz bierze udział aktualnie. No tak, przytyło mi się, nie ukrywam tego, ale walczymy. Dobra, słuchajcie, mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza. E4. Dobra, wracamy do G6. Ostatnio troszkę grałem tych zwariowanych szachów. Oczywiście tam C5 też będzie trzeba, bo będzie łupnąć. Dobra, lecimy. Z arcymistrzem łatwo nie będzie grać pewnie takiej pozycji. Siwe włosy? No pewnie. Pewnie. Coś tam już się dzieje. No norma, słuchajcie. Czym tu się przejmować? Skoczek D4 mi zagrał tutaj. Skoczek D4. No to D5. Okej. Wieżyczką. Taki ruch. Wydaje mi się, że pozycja jest w miarę spoko. Mi się podoba.
Wieżą chyba wypiję. Chociaż. Nie no, pionkiem. Pionkiem, pionkiem. Naciśniemy zaraz gońcem na A6. Ewentualnie wymiana hetmanów grozi. Dobra, wymiana hetmanów myślę, że jest ok. Teraz goniec E6. C5 tak. Nie, nie zagra w ten sposób. On tak nie zagra. Lepiej zagrał, no właśnie. Przestawić jakoś trzeba skoczka. Czy on ma pionka więcej? Tak po prostu. I nie zawaha się go użyć. Się tutaj trudno niestety. Robi się trudno. Niepotrzebnie zbiłem pionkiem z B. Już teraz mam nauczkę. Za szybko to zrobiłem. No właśnie. Tu jest ciężka sytuacja. Podprowadzam króla. Znowu będę musiał grać wora. Jeszcze nie do szacha. Nie dał szacha. Będzie miał pole. Bronimy, bronimy. Czy tego piona mi zdejmie? To prosta gra. Chociaż jeszcze mam goniec C8. O właśnie, taki jeszcze ruch mi istnieje. Właśnie, widzę goniec C8. Wyjście z wora, moi drodzy. Wyjście z wora. Dobra, nie przegram tej partii. Nie przegram tej partii. Nie ma takiej opcji. Czuję to w kościach, widzę mniej więcej, że nie mogę tej partii przegrać. Jak już tego piona wezmę, to nie przegram. Tu. I co teraz, mój drogi przyjacielu? Wezmę chyba to skoczkiem. I wezmę pionka. Dobra, szacha dam. Okej, okay. Bijemy to gońcem. Nie, nie mogę gońcem. Gońcem zbiję wieża, B7 wejdzie. Muszę zbić skoczkiem. Ha, tego mi teraz trzaśnie. Tak będę musiał się odsłonić. Nie będzie to przyjemna rzecz. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Sprytnie zagrał to. Aha, zaraz, ja mogę tutaj jeszcze wziąć. No to biorę. Tak, tu odejdę, goniec broni. Jak da szacha na D1. Nie da szacha. Co ja sobie myślałem? On tam nie da szacha. Dobra, idziemy pionkiem, co będę tam się szczypał. Nie jest to jednak takie proste, jak myślałem. Jak mi skosił już te dwa pionki. No ładnie sobie to wymyślił, trzeba przyznać. Okej, okay, no idę pionkiem. Dobra. Męczy mnie tu, męczy. Męczy. C5 trzeba było szachuś zagrać. C5, byłoby pięknie po C5. Teraz jest ciężko. Bardzo ciężko. No właśnie, będzie tu pionami szedł. Próbujmy jakiś sztuczek. Typu coś tu. Teraz może być trudno. Kto się zmienia szybko. Zbije tu jakiś szach, coś tam. Ore, tego nie C4. No, to mnie poskładał. A mówiłem, że nie przegram. No, taktyka.
Jeszcze ostatnia sztuczka tu musi zagrać. No dobra. Wtopa. Szkoda, szkoda, bo kurczę, dobrze było z tym arcymistrzem. Nie był to jakiś chyba arcymistrz. Jakiś taki super, super. No przynajmniej po tej partii tak to odczułem. Nie wiem, jak ktoś ma ochotę, niech sprawdzi, ile on tam w rankingu. No, jakieś 2500, przypuszczam 20. Tak mniej więcej chyba taka siła gry. No trudno, trudno. Gdzie ja tam błąd popełniłem? Tu było całkiem spoko, wydawało mi się. Tak. No tak, tu było całkiem jeszcze. Trzeba było wyczekać może. Ciężko stwierdzić. Po tym ruchu może zagrać po prostu królem. Przecież tu się wszystko trzymało. Zagrałbym królem E8, bronił piona. Przewidział ten ruch, tu bym sobie wziął pionka, wrócił, sobie zagrał tak i samograj. Pionek, wolna Ameryka. Tak by było. No, brakuje jeszcze, widzicie, brakuje trochę tego ogrania powrotu dobrego na dobre tory tutaj w Title Tuesday. Takich pozycji bym nie wypuścił. W długiej partii nie wypuściłbym takiej pozycji. Wiedząc, że wezmę na pewno piona A6, który był kluczowy, żeby otworzyć tutaj drogę temu pionkowi. Żadnych szans, zobacz, jeden pionek na C6 blokuje dwa pionki, więc to wszystko się zgadza. No tak, tutaj... Tutaj wymyślił ładnie. Chociaż co ja tu jeszcze mogłem lepszego zagrać? O, teraz mogłem zagrać C5. Żeby przyblokować gońca. I mieć tutaj furtkę dla króla. On by tu grał też F4, F5. No też niebezpiecznie, ale może ciut lepiej by było. No tak mi się wydaje. Tak, król F8 zabrakło. Zgadza się. Top 21 w Iranie? To jaki tam ranking ma Mr. Maxi? 2520 obstawiam mniej więcej. Dobra, 2 na 4, no. Jest ok. Cieszmy się dwoma punktami. Grę trzeba tylko poprawić nieco. The Title Tuesday mogłoby się zaczynać o 18. Mam nadzieję, że zmienią ten czas. Choć w październiku chyba się zmienia zawsze. Witam Cię, Jaro. Cześć, cześć. Jak grać do końca? Nie, w takich sytuacjach właśnie nie gram do końca. Już to tłumaczyłem. Nie było szans żadnych, to jest kwestia techniki. No, do końca mogą grać takie pozycje osoby początkujące, bo to jest ważne, żeby właśnie próbować, bo jak się gra z początkującymi, to różne rzeczy się dzieją. Z arcymistrzem przy figurze mniej nie ma żadnych szans. W takiej końcówce, jak była akurat. To jest kwestia właśnie też takiej oceny. No dobra. Czwarta runda. Po czwartej rundzie chyba jest jakaś przerwa, nie? Nie pamiętam już jakiś schemat. Po ósmej chyba zawsze była. No tu męczą. No nie, no to na przykład w takiej pozycji to nie rozumiem, dlaczego grają zawodnicy przy dodawanym czasie. Tego kompletnie nie rozumiem. No zobaczcie, białe nie chcą remisu. No już chcą. Dobrze. No i co? Czekamy sobie na rundę numer 5 za moment. Myślę. Fajnie, że jest was tak dużo po takiej przerwie. Bardzo mi miło. No i spoko. Na Messengera mogę spojrzeć. Okej, podpowiadasz. Już spoglądam. No, nieźle, nieźle. A, o, łacie, ale żeś walnął, chłopie. Toż to pół ciała ci zakrywa. Masakra z tym tatuażem szachowym. Odważnie, przyznam się szczerze, odważnie. Nieźle. Dobra, zamykamy Facebooka. Przerwa była stąd, że były turnieje na żywo. Ja to na początku streama tutaj opowiadałem. Nagranie będzie na YouTube, więc można sobie obejrzeć. Przeszedł szachów też troszeczkę.
Cześć, cześć, piszesz Furian. Jakie rady, aby przebić na 1900 w rapidzie? W ogóle, żeby się rozwijać szachowo, ranking sam rośnie, jak się rozwijamy. No, dużo taktyki proponuję robić i grać. Na początek to naprawdę wystarczy. Jak ktoś chce więcej, no to zawsze warto sobie. Zawsze sobie warto poczytać jakieś książki, streamerów, analizy i tak dalej. To jest wszystko takie proste, tylko trzeba grać. Dobre pytanie. Czy będę streamował wtedy co tydzień? Tak, planuję teraz co tydzień streamować ten turniej. No, Korwinie może i tam skoczkiem warto było być. No nie wiem, ciężko stwierdzić teraz tak na szybko. No. Czekamy na kolejną rundę. Cieszę się, że się cieszysz. Mówię, która godzina. A, no dzięki. Dzięki, Kacper. No to tak, dobra partia była. Szewczyk sycylijski. Grałem kiedyś atak trąbowskiego, ale teraz już nie gram. Dlaczego? Nie wiem. No tak po prostu inne rzeczy mnie tam ciekawią. Czasami można, to zależy też z jakim przeciwnikiem, jaki turniej. To strasznie dużo zależności. Widać brak ogrania. No tak, no to się czuje, nie? No wiadomo. No ale spokojnie, gramy sobie dalej. Będziemy walczyć. 2 na 4. Nie najgorzej. Jak na powrót. Zobaczymy, jak to się skończy, aby nie było 2 na 11. Myślę, że tak, Kacper. Radek Wojtaszek jest specjalistą po D4. W ogóle jest jednym z największych specjalistów na świecie w teorii debiutów. Więc to jest koks, można by rzec. O, myślę, że ta gra się tutaj trochę poprawi. To jest kwestia pracy nad sobą. Zacząłem pracować też nad sobą troszeczkę. Wiecie, to kondycja przede wszystkim. To się tak łatwo mówi. Wiecie, wakacje, dobre jedzonko i tak dalej. No to zwykle tak to bywa. Jeszcze mnóstwo turniej. A że ja jestem łasuch jedzeniowy, no to siłą rzeczy. Ale dobrze, ja lubię jesień, bo zawsze wracamy do takiego trybu pracy, czegoś tam fajnego. Więc można by było, można będzie to wszystko, no, nie nadrobić, tylko po prostu, no, zająć się fajnymi rzeczami. Już po prostu, jak dla mnie, to wakacje są za długie, dwumiesięczne. Nie miałem typowego urlopu, to znaczy miałem 3 dni bodajże takiego normalnego urlopu od dawna, dawna. Tak to grałem po prostu turnieje na żywo, więc te czasu trochę to zajmowało. Fiwku, planuję. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że po wakacjach straciłem ponad 100 punktów na rankingu. W zasadzie to 2 turnieje mi załatwiły sprawę. No więc trzeba chyba uczciwie przysiąść do tych szachów. Klub na Czeskomie raczej nie będę zakładał 50 dżony, gdyż jest już klub na Liches. Ja nie chcę w wielu rzeczach tam, może w wielu miejscach być, bo człowiek nie ogarnie. Dobra. Gdzie ta kolejna runda? Bo jestem głodny gry. Trenowałem, poryzygnowałem z bardzo wielu zajęć indywidualnych, praktycznie ze wszystkich. I planuję robić coś troszeczkę innego. A człowiek, wiecie, człowiek potrzebuje zmian, no tak jak w każdej dziedzinie, prawda? Jeśli jest taka możliwość, to chcę z niej skorzystać. Nie są to jakieś ogromne zmiany, ale zawsze jakieś. Dobra, jedziemy dalej. D4. Tak, Jarosławie, tak, zagram sobie tym liczesie któregoś dnia na pewno, tylko jeszcze nie wiem kiedy. D4, skoczek F6. Dobra. Będzie gambit wołżański prawdopodobnie, ok.
Fajnie zagrać taką czystą partię. Czystą partię, oczywiście z dobrym skutkiem. Tu goniec d2, bo to jakieś groziło bicie. Hetman a5 to chyba jakieś takie dziwne posunięcie, mi się wydaje. Chwilę będziemy mieli opcję zbicia. I to zrobimy. Hetman b6 stoi chyba źle. Chociaż, jak widać, to dobrze. Ale spryciarz. Zagramy tak, on mi zbije, weźmie pionka, wieża b1, zrobi roszadę, będę miał aktywną linię, jeżeli się skusi. Dziwny ruch mi się wydaje. Może dobrze zagrał? Ciężko stwierdzić. Ha, bo nie grał z tym planem od razu na g6 i miał czas, żeby rozwinąć się na skrzydle hetmańskim. No zbił, skusił się, pewnie weźmie piona. Niech bierze. Na zdrowie. Nie wziął. No jeszcze mu oddamy raz, żeby miał szansę, ale nie weźmie to b3. Bierze b1, a4. Tak uciekniemy, bo jak skoczek, to zagramy tak, żeby f4 było możliwe. F4 grozi wzięcie skoczka. Na szczęście nie ma G5, prawdopodobnie F5 taki ruch będzie zagrany. To F4 zbijemy, tam hetman E6 albo na E7, coś tam będziemy próbować rzeźbić. Może skoczek A4 za chwilę. Zobaczymy. Słuchajcie, też jestem zaskoczony, że po takiej przerwie jest Was tak dużo na żywo. Także dzięki serdeczne. Że jesteście. Ok, to gramy F4. Chyba od razu pociśniemy E5. Dlaczego by nie? Hub tutaj nie może. Ok. No tak, no C4 jest, tam jakiś szach, sobie odejdziemy. Ewentualnie jest goniec E3. Tutaj trzeba wzmocnić punkt E5. F6 prawdopodobnie zobaczę. Nie, co ja gadam, przecież nie może być F6. Skoczek wchodzi jak masełko za chwilę. Na G5 również. Nie, nie wchodzi. A, wchodzę tutaj od razu, daję szacha za chwilę, tam jakieś G4 będę naparzał gościa, bo tu nie ma się co zastanawiać. Niech się broni, niech się boi, niech się broni. Ok, G4 od razu. Tak, to tam wtrącimy, ewentualnie tu. A myślę, że pod kontrolą. Względnie. Względnie pod kontrolą. Skoczek A4 broni się sam. Ha, na D5 mi ucieknie, jak zagram tam i tam, to na D5. Ok. No, wieża C1, tutaj będziemy męczyć gościa. Jak mnie przepędzi, to zagram wtedy tam. Dlaczego by nie? Nie od razu trzeba taką groźbę stosować. Ona, groźba jest silniejsza niż jej wykonanie zwykle. Tak, chciałem już grać 2 tygodnie temu, ale też mi coś wypadło nagle. Prywatna sprawa, więc też nie mógłbym zagrać. Ale faktycznie Janek tam wtedy grał z Magnusem. Zbijamy skoczkiem, żeby tu się fajnie ustawić. Ok, przyblokowaliśmy piona, to jest ważne. Dobra. No to co? A może tu po prostu będę bronił mocniej punkcik. Aha, chcesz mnie stąd wypędzić i wejść skoczkiem. Dobra, to tak zagramy. Oddamy pionka. Tu się wzmocnimy lekko. Wolna linia, to nadal pozycja jest dobra. Tak myślę. Zejść ze związań. Wtedy będę mógł próbować tego pionka skosić.
To nie będzie... Aha, on ma tam ileś sekund, nie? Może wieżą na E2. Widać, że stoi w miejscu. To tak zagramy. Okej. Okay. Żeby mata mi nie przyfasolił żadnego tutaj. No dobra, teraz to bierzemy. Dwa piony na jeden tutaj z tej strony gwarantują też dobrą grę. Teraz skoczka będę chciał wziąć. Okej, okay, słusznie. Biorę. O, to podstawka już, tak? No to jak się ma mało sekund, to wiadomo, że to się musi źle skończyć w takiej sytuacji. Mamy 3 punkty. 3 na 5. Względnie pozycja czysta, już trochę lepiej. Czułem, że już w tej sytuacji, w tej partii było już trochę lepiej. Dzięki serdeczne, S. Na tym kubku jest napisane prawdziwa prawdziwość. Dzięki, Dariuszu. No, tak względnie czysto poszło, tak. Luz psychiczny jest od początku, naprawdę. To, co ja przeżyłem w wakacje na turniejach na żywo, to było coś mega trudnego, bo przegrywałem partię z bardzo niżej notowanymi zawodnikami, a żeby, powiedzmy, przegrywam z zawodnikiem o, nie wiem, 400 punktów mniej, to musiałbym 3 partie wygrać, czy nawet 4, żeby odbić te punkty rankingowe. Strasznie trudne. Wieży skoczkiem. W którym momencie wieży skoczkiem? W tym momencie skoczek E5, ale on mi zbił, jeśli to był ten moment. On mi zdążył zbić, bo zagrałem skoczek E5. Jeśli to był ten moment, Dariuszu. Tutaj. Nie wiem. No, w każdym razie starałem się tutaj grać tak, żeby nie podstawić. No wiadomo, przeciwnik mało sekund taktycznie, jakoś tak sobie tutaj to ustawić. Wcześniej. Skoczek F7 to też mnie od razu zbił. Analizy z turnieju. Na pewno nie będę analizował wszystkich partii z turnieju, ale jedną z arcymistrzem może wam przedstawię z ligi. W wolnym czasie nagram, to tak, to tam było ciekawie dosyć. No ale nie będę wszystkich partii analizował, bo no, nie ma to chyba sensu tak naprawdę. No i poszło, dobra, poszło. Mamy 3 punkty na 5, gramy dalej. Czekamy na resztę, 4 partie jeszcze trwają. Nie byłem jednak w Ustroniu, jednak się nie wybrałem. Nie wybrałem się do Ustronia, byłem bez formy, zdecydowałem, że nie ma sensu grać na siłę i odpuściłem. Zresztą też już ta mnogość turniejów, myślałem, że dam radę, a to nie jest kondycyjnie takie proste, więc nie byłem w Ustroniu. Dzięki serdecznie, Charson, pozdrawiam. Pozdrawiam z Olsztyna ciebie. Zacisza, gdzie jest Zacisze? 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 No w każdym razie strasznie szybko ten czas wakacyjny zleciał, powiem wam. Strasznie szybko. Kolejny turniej może w grudniu do Krakowa. A jeśli nie w grudniu do Krakowa, to może do Pragi bym się w styczniu wybrał na silny Open. Także też zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. A pozdrowienia, pozdrowienia. Moja obawa. Też z Olsztyna, z Zacisza, ale to mówimy o przedszkolu. Zacisze, czy jest... No, takiego osiedla chyba nie ma. Nie wiem zresztą. Dobra, lecimy. CM, kolejny CM. No to D4 i znowu białe, czyli tutaj Kajsa jest po naszej stronie. Tak, jasne, mam pozdrowienia od Kasparowa. Niezła beka. C6.
A, nie tak chciałem zagrać, ale już tak zagrałem. No dobra, E3 na spokojnie. Będziemy dłubać pozycję po B5 prawdopodobnie. A może goniec D3. Okej, E4. Hetman E3. To jest dobry ruch. B3, goniec B2. Tu trzyma C5. E5 tak grywał kiedyś Rubinstein. C5 jest niemożliwe, bo D5. No, wzmocnijmy wszystkie tutaj nasze oddziały. C5 zaraz mu przyfasolę. A, ładnie. Ładnie zagrałeś, przyjacielu. I sprytnie. A jak zagram tak? O. Ha. Tu mi wisi. Dobra. Robimy jakiś lufcik, nie? Tylko gdzie? Zagrajmy h3. A jakbym po prostu zszedł wieżą na f1? Można? Można. Jak mi zbije, to zbije. Będę groził biciem tutaj b4. Gruźb dużo. Aha. No nieźle sobie tutaj ze mną pogrywa gościu. Oj, tu nie chciałem zagrać. Nie chciałem hetmanów wymienić. Zagapiłem się troszkę. No nie szkodzi, myślę, że nie szkodzi. No dobra, jakoś aktywnie trzeba pograć. Ta końcówka chyba jest lepsza dla czarnych. Nieco. Taki ruch jest. O matko boska. Przegrywam po skoczek H5. Nie ma jak się bronić przed tym G3. No nie. Podstawiłem. Królem na H2 trzeba było iść. No taki ruch znajdzie. Taki ruch zagra to po mnie. No albo tutaj. Chociaż nie, ten ruch jest lepszy. Bo bije. On jeszcze może dać szacha, a tutaj tam i tak się chowam. Jakieś piony mi zbiera, ale jeszcze jakieś praktyczne szanse tutaj jeszcze mam. A może i nie. Skoczek. O, dobra. Co ty mi chcesz tu zrobić? No tu mi możesz zbić. Tak, zagram, to przegrywam. A, fu, 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 fu. No tak, jest ciężko. No tak, no. Gońca mi sprzątniesz, jest po. Jest ciężko. A tu możesz jeszcze zbić, to tak. Gońca zachowam. No widzicie. Widzicie, jak to z formą bywa dzisiaj, no. Niedobrze. Raczej tu powinien chyba zbić. Oj, stop. Tak się dać zrobić jak dzieciak. Znowu w takiej normalnej pozycji. Za mało się widzi, wiecie, za mało człowiek ogarnia. No właśnie, za mało ogarniam. Zdecydowanie za mało. Jakieś takie sztuczki, coś tu jeszcze można pokombinować. Nie wiem, szczerze mówiąc. Pozbiera mi trochę tych pionków. Nie ma jak się bronić przed G2. A takich klientów przecież ja zjadałem, słuchajcie, szybko. Jakaś nadzieja w czasie, ale to jeszcze jest dużo czasu. No tak, muszę.
Trudna sprawa, no tak. Cóż innego? Zbije, zbije, wieża D1. No wieczny szach jakiś tam może być, nie. Grożę matem w każdym razie na razie. W każdym razie na razie. Szach i tu? Jakaś szansa się pojawiła. Szansa dla szympansa. Że z F na F7. Oczywiście on nie może szachować, ale już ma, już kontrę jakąś tam spróbowałem. Dobra. Tak. 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 Okej. No i co? I nic. I nic dobrego z tego nie ma, bo król mi zaraz wejdzie tutaj. Ajajajaj. H4 było złe. Bardzo złe było H4. Beznadziejne w ogóle. Wieża nie gra. No nie no. H4 to było straszne posunięcie. Jeszcze takie jakieś nadzieje na bicie ewentualnie. Otworzenie pozycji, ale to nic tutaj nie ma. H5 trzeba. On ma 2 sekundy. Będzie łapał ten czas. No grozi mat. Dobra. Wyjdę z wora. Wyjdę z wora. Idę po pionka, znaczy po hetmana idę. Co to za poza? Mam go. Nie mam go. Szacha mogę dać jakiegoś. Tak. Co? I nic. No i remis. Dobra, w tej pozycji remis to jak zbawienie. Okej. No i dobrze. No i dobrze. Możliwe, że końcówka była wygrana. Aż sobie zerknę na silnik, bo jestem ciekawy, że, czy w tej pozycji. No wiadomo, że miałem tu fora totalnego. Ale takie remisy cieszą. O, w tej sytuacji jestem ciekawy, czy to była wygrana. Analiza. Aha, dobra, sobie szybko na silniku zobaczmy. Hop, hop. Mata w 6 udało, nieistotne. Sprawdźmy, bo tutaj, tu już się chyba pojawił. Właśnie, C6, wieża A2. Król C3, król D1 pokazuje. Ale taki ruch jeszcze. No już za późno, nie poanalizujemy. Lecimy. Arcymistrz! Arcymistrz z Argentyny. Jedziemy, moi drodzy. 3,5 na 6. I D4. No to G6. O, będzie pirk. Obrona nowoczesna w zasadzie. Zagrajmy tak. Chyba bić może, co ja zrobiłem. Nie wiem, czy tak się gra nawet. Bijemy na C3, bijemy na C5. Bijemy na D8. Będzie mnie chciał arcymistrz pewnie w końcówce tutaj oszukać. Nie będzie tak prosto. Mam nadzieję. Uff.
każdym razie, grając tak niepoprawnie, daje mu do myślenia. Ja chwilę pomyśli i tam zrobi kilka jakichś odręki ruchów prawdopodobnie. Hetman E2, czyli nie wymienił. No skoczkiem zagrać muszę. Skoczkiem. Tutaj, jeszcze tam jest w miarę. Hetman A5 jeszcze istnieje taki ruch. Okej, to hetman A5. Przy okazji bronimy. Dobra, czyli on stracił tempo w tym momencie. Robimy roszadę. Tam jakiś ruch taki też jest. Aha, dobra, tu mnie załatwił. Dobra, może być to ciekawe po E6, to ja wybiję po prostu. Zagram skoczkiem. No, jednak nie. Jednak nie. Przerzucę skoczka. Jakiś taki ruch chyba będziemy próbować grać i na C4 coś tam ustawić. O tak, podoba mi się ta pozycja. Bardzo mi się ta pozycja podoba. Nie może roszady nawet zrobić, bo jest goniec C4. Jak zagram, to też roszady nie zrobi. Proszę bardzo. Atakuje mnie cwaniak. Atakuje mnie cwaniak. No cóż, no co on może zrobić innego? No trzeba mnie atakować. Tu mi za chwilę łupnie. Muszę tak F6 zagrać. Nie mam wyjścia. Ładnie, ładnie to robi, ładnie próbuje mnie tutaj oszukać. Skoczek E6 to F5. Ale się to pięknie ułożyło. Po wybiciu otwiera się kolejna linia, to w ogóle będzie miał zajazd gościu. Goniec stoi fantastycznie, on tutaj robi taką robotę, nie dość, że przeszkadza w roszadzie, to jeszcze broni. Wydaje mi się, że to może być już na pograniczu wygranej, tym bardziej, że jemu minuta została niecała. Wydaje mi się, że to jest dobra, bardzo dobra pozycja. Dobra, on musiał zejść. Teraz jakiś plan muszę zastosować w miarę... czy wprowadzić wieżę, czy bezpośrednio tu i tu. No dobra, bezpośrednio mnie bardziej interesuje. F5 jeszcze widzę, ale to wtedy ja mam tutaj uderzenie i nawet z obroną. Więc to wygląda dobrze. Hetman musi szybko wejść do gry. No właśnie, takich ruchów... Nie chciałem widzieć, ale teraz tutaj otworzyć, nie otworzyć. Sprytnie. No wieża D8, może jakieś trzepnięcie tutaj będzie na D2, żeby... Zaraz. Czy on mi zagra F5? Może tak zrobić. Ja bym zagrał. Chociaż... No właśnie, tak jeszcze jest. Tutaj... Dobra, bijemy. Musimy otwierać teraz pozycję. Za dużo sobie tutaj tej pozycji nie otworzymy. Tak chyba muszę zagrać, nie wiem. Dobra, gramy tak, żeby nie otwierać tutaj dla wieży linii. Zadyma niesamowita się tutaj dzieje. Hetman wyłączony z gry niestety. Co tutaj się wyrabia? Dobra, tak. Tu się wszystko... A tego mogę zaraz sprzątnąć. Hetman F5, tak. O, w dobrej wersji chyba go wybije w ogóle. Teraz tak. Czuję, że tu jest dobrze. Sobie czuć mogę. Hetman D7. I tutaj. No właśnie. Hetman. Cyk. Okej, skoczek wchodzi. Wszystko działa. Tu jest bicie. Wieża C8. Dobra. Tak gramy. Bronimy gońca. Okej. Matów chyba nie ma, co? Takie jakieś. A tu miałem bicie. Strasznie dużo możliwości. Strasznie dużo możliwości. Teraz mam taki ruch jeszcze piękny. Chyba wygrywający. Zresztą gość ma mało czasu. Groził mat. No i na G3. Mamy mata! Arcymistrzu drogi, mamy mata! No! Jest arcymistrz na rozkładzie. Moi drodzy, dobrze. Dobrze, turniej udany.
Jak już mamy GM-a za burtą, to jest git. Ale partia, właśnie, zadyma z arcymistrzem, to jest dobra taktyka chyba. Zadyma z arcymistrzem, no właśnie, to są szachy, które kiedyś grywałem tego typu. Mówię o G6, goniec G7. Na blica to, szczególnie w internecie, to w ogóle zadyma, nie? Zadyma tu już się dzieje. Oczywiście on w tej sytuacji na przykład mógł wymienić hetmany. Tak, tutaj na D8. No i po tej wymianie hetmanów jest taka końcówka. Ciekawe, jak to komp ocenia. No sprawdźmy. Ciężko mi stwierdzić. Pewnie niepoprawnie. No tak. Hetman D8. Lepsza białych nieco. Ale to właśnie, to z praktycznego punktu widzenia, to wiecie, to różnie bywa. To, że komp mówi jedno, to... no, także jest dobrze. A, zamknijmy już tą partię, cieszmy się zwycięstwem. Delektujmy się, nie patrzmy na błędy. Mat na G3, mat na G3. Jak to pięknie wygląda, zobaczcie, tu się wszystko broni. Ła, i atakujemy. Jest dobrze. Pytasz, czy Magnus obroni tytuł? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że obroni. Niepomniachci jest bardzo zagadkową postacią. Nigdy nie grał w meczu Mistrzostwa Świata, więc ciężko stwierdzić, bo to jest specyficzny na pewno turniej 12-rundowy między dwoma zawodnikami. Ciężko stwierdzić, presja duża. No Magnus Carlsen na pewno no, ogromne doświadczenie już ma w tym, także myślę, że jednak jest jeszcze na tyle silny, że tytuł obroni. Jeżeli, no, możemy być też świadkami niespodzianki, bo tam wiadomo, że Rosjanie, to tam wszyscy teraz pracują na Nepo. Sztab ludzi, tam przypuszczam, że też ogromne pieniądze wchodzą w grę, jeśli chodzi o przygotowanie. Może coś tam będzie mu zaproponowane, wiecie, jak zwycięży z Carlsenem, coś ekstra od państwa. Różnie to w Rosji bywa, to kwestia pewnie jakiejś tam motywacji. Nie wiem, ja się nie znam na tym, nie moje, powiedzmy, loty, klimaty, ale presja ogromna. Nepo nie ma nic do stracenia tak naprawdę, może mniejsza presja. Magnus jakby na przykład zszedł z tronu, no to PR-owo myślę, że ciężko by miał. Znaczy ciężko, no pewne rzeczy by się pewnie pozamykały, będąc mistrzem świata, to on rządzi. Mówię o marketingu głównie, bo teraz takie czasy mamy. No, także, ale myślę, że Magnus wyciśnie. No, większość osób pewnie stawia jeszcze na mistrza świata obecnego. Dobra, jak to w 4,5 punkta na 7? Jeszcze 4 rundy do końca. 4 punkty na 7, ok. To jest dobrze. Zaraz partia się rozpoczęła? Nie, kończą się tutaj, ok. No to czekamy cierpliwie. No, ale Nakamura ma 7 na 7, nie? Także wymiata chłopak. Korzystając z okazji znowu, tak przypomnę o symultanie, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać ze mną symultanę. Wszystkie szczegóły są na fanpage'u Szachuś lub tutaj można sobie wykrzyknik symultana wpisać. Zapraszam serdecznie, będzie mi bardzo miło na dziesięciolecie firmy Szachuś i dużo dla Was przygotowałem fajnych niespodzianek. Przede wszystkim 20 zacnych pucharów. Dla 20 osób, które ewentualnie ze mną wygrają lub zremisują, albo dla tych, którzy najdłużej się utrzymają w symultanie, więc też myślę, że ciekawa rzecz. No będzie pysznie, żona obiecała zrobić pyszne jedzenie, słodko, jakieś tam powiedzmy jeszcze będą, no nie chcę wszystkiego zdradzać, będą niespodzianki. Także też szczytny cel. Bo wpisowe jest 6 dych, trzeba się do mnie na maila zgłosić. Całe wpisowe leci na straż pożarną w Uzdowie. Piękna miejscowość, znaczy pięknie szachowo rozwijająca się miejscowość. Tam znajomy Piotr fajnie ogarnia turnieje. Myślę, że robi to na bardzo wysokim poziomie. Poziom krajowy jak nie więcej. Naprawdę polecam się chociaż raz w życiu wybrać. Także myślę, że będzie przyjemnie. No dużo bym mógł opowiadać o zaletach organizacji tutaj dzięki Piotrowi i rodzinie Kraśniewskich. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca.
Nie udało mi się zdobyć tego IEM-a. O nie, to jest bardzo trudna sprawa. Nawet wręcz przeciwnie, oddaliłem się od tego celu. Smoku, dzięki, że byłeś. Chociaż aż 1,5 godziny. Dzięki. Pozdrowienia i do zobaczenia, mam nadzieję, przy szachownicy tam któregoś dnia na jakimś turnieju na żywo. Myślę, że będzie okazja się spotkać. Ardeno, w regulaminie było, że po partii trzeba opuścić salę. To w takim razie tylko taki pic na wodę i można liczyć na jakąś integrację. Znaczy tak, no wiecie, to covidowe rzeczy, to tam przepisy przepisami. Luzik, tyle powiem. Trzeba wziąć taką małą poprawkę. Zawsze można mnie o wszystko zapytać. No wiecie, no covidowe przepisy trzeba się tam jakoś ustosunkować. Dobra, mamy kolejnego arcymistrza. Dobra, E4. No to co, gramy swoje, nie? Gramy swoje. No to C5. Okej. Jak teraz? Czy bić tutaj, czy nie bić? Nie za bardzo mi się chce to zbić. Gramy tak. Normalne szachy. Może E5. Takie królewsko-indyjskie trochę schematy. No on zawsze jak zbije, to zawsze miło. Nie zbije. Okej, spróbujmy. Tak. Zagramy. Zmusi mnie niestety do bicia. To będzie bardzo dobrze u niego stało. Chociaż z drugiej strony. O, ładny ruch, muszę przyznać. To był bardzo ładny ruch. No, zbić muszę. Skoczek E8. Nieco defensywa mnie tutaj czeka. Czyli coś w debiucie było zagrane nie tak. Aczkolwiek, teraz chyba goniec A6 spróbuję tego skoczka zdjąć po prostu. I ustawić zaraz gońca na E5, jak zagram hetmanem na E7. Coś w tym stylu spróbuję zrobić. Tak trzeba będzie chyba grać. Dobra, goniec A6. Jeszcze mogę poczekać z tym skoczkiem, rzecz jasna. Najpierw hetmanem. Dobra, on sam tutaj proponuje tego typu rozwiązanie. Dobra, bijemy. Hetman E7. Można było trzasnąć skoczka. Z tymi skoczkami zawsze jest problem. Jeszcze widzę coś takiego, jak skoczek zagra. Zbije tu i zbije tu. Taktyka. Weszła chyba. Oby weszła. To wiadomo, że on tam może zagrać hetmanem, odbić tego pionka, ale to już by była dobra wersja dla mnie, jakby trochę się powymieniało. No tutaj to widziałem. Dobra. To również widziałem. No muszę wrócić grzecznie. Już skoczek E6 ma fajną placówkę, wieża D8. Jakiś tam D5. Myślę, że tutaj już czarnymi stoję dobrze w miarę. Tak mi się wydaje, że dobrze jest w miarę. Jakieś istnieją jeszcze opcje, takie jak A5, wiadomo, ale pion to pion i tu jeszcze jakieś opcje się pojawiają. Dobra, zobaczymy, co tutaj przeciwnik zrobi. Czas się mu trochę kończy, co cieszy. Dobra, tak zagrać muszę. I co, i tak? Po prostu? Niczego nie podstawiam. Podstawiłem skoczek F5. Nie podstawiłem. Bo skoczkiem odbiję. I potem tu będzie wisiało. Uff, co za fart. Tego nie przewidziałem, ale się wszystko zgadza. Zaraz, a jak mnie on tu zbije, to ja zbiję tu. Nie, to ja zbiję tu. Wszystko się zgadza. No on tak musi zagrać, to ja tutaj. I on goniec F4. To ja tu. Nie mogę tak tu. Zbił. No muszę skoczkiem. Okej.
Dobra. Wzmocnijmy wieżę D7. Jakoś tak zaplanuję. Może wieża D7 nie było zbyt dobre. Jakiś taki ruch jeszcze. O, teraz tak. I co Hetman zrobi? Czy wezmę skoczka teraz? Bo tutaj Hetman się nie przykleja. Tu zagrać nie może. I okazuje się, że biorę w skoczka. Czy arcymistrzu jesteś mój drugim arcymistrzem na rozkładzie w tym turnieju? Czy to zaraz stanie się faktem? Znowu słuchajcie, niecała minuta na zegarze. No bo biorę figurę. No i dziękuję bardzo. Arcymistrz, dziękuję serdecznie. No, mamy to, mamy to, mamy to, moi drodzy. Widzicie, początki słabe, a teraz idziemy jak burza. 5,5, 5,5 na 8. Mamy to, tak, drugi arcymistrz na rozkładzie, ale powiem wam, cieszę się, ale się cieszę. Dawno nie grałem. Sorry, gadam czasem głupoty, teraz jestem w transie takim szachowym. Mamy to. Zdaję sobie sprawę, że ci arcymistrzowie nie są jacyś pewnie super, super, tak, ale arcymistrzowie, ja to mam szacun do arcymistrzów, bo takiego tytułu, takim tytułem nie każdy się może poszczycić. Wprawdzie w Polsce chyba 56 arcymistrzów w historii było, więc to jest garstka ludzi. Więc to nie jest takie proste. O dobra, Jarosławie, spokojnie tam, nie rozpędzajmy się. W symultanie tak, zasady są takie, że gra się tylko białymi, ale myślę, że mogę się zgodzić na jakąś tam losowość ewentualnie. Na 30. miejscu jestem? Spokojnie, to do pierwszego jeszcze daleko. Nie, tu jeszcze trwa kilka rund, więc pewnie troszkę spadnę, ale już świetnie jest. Chociaż, przepraszam, zauważcie, że gra 360 zawodników, więc trochę mało. Zwykle grało ponad 600, więc no, myślę, że bliżej większej jesieni to więcej zawodników będzie grało. Tak, to prawda, Wojtku. Szymon Gumularz, 56. arcymistrzem. Jak idzie? Cześć, Tury na tory. Idzie dobrze. 5,5 na 8. Dwóch arcymistrzów na rozkładzie z rzędu, więc. I to czarnymi, słuchajcie. Więc nie będę grał żadnego Sycyla. Będę tutaj grał te swoje, te domki i będziemy czarować, mam nadzieję. Chociaż Sycyl dobry by był może na jakiegoś koksa. No nie, ciężko stwierdzić. Okej. Więc jest całkiem dobrze. No dobra. 5,5 na 8. Teraz chyba jakaś przerwa będzie, co? Króciutka. A, posiedzimy sobie. Możemy pogadać. Fajnie. A sprawdźcie, proszę, moi widzowie, jak jesteście teraz na żywo, to jak idzie na przykład Kacprowi i Szparowi. Dawid chyba też. Dawid chyba Czerw też gra. Jakim ewentualnie tam się wiedzie w Tilted Tuesday. Tak z ciekawości. Chociaż to wiecie, to turnieje to takie bardziej treningowe. Tutaj nie ma na to bardzo dużej, powiedzmy, presji. No ale wiadomo, zawsze cieszy fakt, jak się wygrywa tutaj z GM-em. Dzięki za wszystkie followki. Dzięki serdeczne. Dawid słabiutko, ale Dawid bardzo dobrze gra klasyki, więc to chyba jest normalne. Czy ja mam jakieś plany na wbicie Jema? Tak, mam. Zrobię to małymi krokami. Najpierw zacznę trenować. Może od tego zacznijmy. I fizycznie, i w końcu na szachownicy, bo tak sobie staram ułożyć już ten rok zawodowo, żeby mieć więcej czasu dla siebie na szachy, tak po prostu, po ludzku. Od powiedzmy 10 lat chyba na to czasu za bardzo nie miałem, niestety, więc. Dzień dobry, dobry wieczór, farmerzysta. No, nie było mnie dawno, już jestem. Na ile minut symultane, Dariuszu? Wiesz co, to ciężko stwierdzić. Po pierwszych 2 godzinach króciutką przerwę zrobimy. Kwestia, no,
Myślę, że w 5 godzin się wyrobimy, ale nawet jak ktoś nie dogra do końca, bo będzie musiał jechać czy coś w tym stylu, to nic nie szkodzi. Każdy będzie miał też zapis partii, będzie można zapisać. Ja będę biegał bardzo szybko, postaram się robić ruchy jak najszybciej. Kiedyś grałem na 60 deskach, no to zajęło mi 2 godziny około, więc to dosyć szybko poszło. Myślę, że w dużej mierze będzie sporo osób początkujących, no więc tam nie będą osoby, które będą, wiecie, kisić tam mocno te partie i będziemy grać 10 godzin, bo to jest niemożliwe. Myślę, że 5 godzin max, fajna imprezka. Zapraszam, zapraszam. Ile ja mam lat? Ja mam 34. O, skończę niedługo, za miesiąc i coś. A jaki wiek najbardziej polecam na granie w szachy? Każdy. Tyle, ile masz lat, to zaczynaj. Im wcześniej, tym lepiej. No tak, trochę tam spalimy, myślę. No, może trochę potrwać, ale wiecie co? Nie przejmujcie się tym, bo 100 osób wydaje mi się, że niestety się nie zbierze. To potrwa w takim razie, myślę, że krócej, spokojnie. Przyjeżdżajcie śmiało, tutaj nikt na siłę nikogo nie będzie trzymał. No, mam nadzieję, że się zbierze setka ludzi, ale to będzie chyba. Trochę się przeliczyłem jednak, ale ile przyjedzie osób, tyle zagra, będzie, myślę, że przyjemnie. Dla porównania, no takie na przykład jednodniowe turnieje Grand Prix, czy takie jednodniowe turnieje 9-rundowe, one trwają, słuchajcie, no 6 godzin z zakończeniem czasem 7 godzin, więc to jest normalne, to mamy dzień na to, tak? Więc symultana będzie krótsza, myślę, zdecydowanie. Zdjęcia pewnie, że będzie można robić. Wszystko będzie można zrobić. Jasne, że tak. Jeżeli ktoś na przykład opłaci wpisowe i nie będzie mógł przyjechać, to też się nie przejmujcie. Zrobimy zwrot. Jeśli chodzi o takie kwestie, tutaj jest luz, to nie są sztywne reguły. Tu chodzi o zabawę, o fajne spotkanie, o charytatywny cel. Także luz, bluz. A czy jak zrobię symultanę całą rundę i wrócę do danego zawodnika, to on musi już mieć ruch wykonany, czy po prostu może mieć myśleć dłużej i go mijasz. Zasady są takie, że jak ja podchodzę do zawodnika, to ten zawodnik musi przy mnie wykonać posunięcie, żebym ja widział, jaki ruch jest wykonany. Lecz myślę, że można się tam umówić na dwie przerwy, powiedzmy, jedną lub dwie przerwy, czyli jak ktoś będzie chciał dłużej pomyśleć, no to nie będzie problemu z czymś takim. Symultana będzie 25 września. Wszystkie szczegóły są na fanpage'u Szachuś. Ewentualnie tutaj można wpisać sobie na czacie wykrzyknik symultana. Też tam filmik zamieściłem na YouTubie ze szczegółami w opisie. O godzinie 10 zaczynamy. Co mi tutaj jeszcze piszecie? Nagrody i wpisowe. Wiecie, w symultanach nie ma nagród generalnie, no a tutaj jakieś tam myślę, że będą. No nie chcę wszystkiego zdradzać. Na pewno przygotowałem dla Was puchary, dosyć obfite. Gwarantuję, że nie pożałujecie i to z ręką na sercu mówię, bo organizacja jest tutaj na wysokim poziomie. Nie mówię tylko o tym, że ja to organizuję, bo sam bym nie był w stanie czegoś takiego zrobić. No jasne, rozumiem, ktoś ma za daleko, no nic na to nie poradzę. Także kto może, to zapraszam. No wiecie, ja kiedyś brałem udział w symultanie też z jakimś arcymistrzem. Dla mnie to była wielka frajda, nawet jak byłem dzieciak, to symultany udzielał zawodnik z pierwszą kategorią, gdzie dla mnie to był kosmos i samo zagranie w czymś takim było wielkim przeżyciem. Jakimś tam zapalnikiem do dalszego rozwoju, więc to też może być czasem. No ja nie jestem oczywiście arcymistrzem, ale ktoś tam może się z tego ucieszy. Jakby było w niedzielę, to byś przyjechał. No, jest w sobotę. Jest w sobotę. Może, może, może. Aczkolwiek to kiedyś może na turnieju ewentualnie. No dobra, wracając do Title Tuesday, przypominam 5,5 punkta, jest dobrze, na 8. Zaraz, zaraz, moment. Jaki miałem rekord? To jeszcze 3 rundy są.
To bardzo dobrze idziemy. 7 punktów dla mnie to dużo było bardzo. 7,5 byłby rekordem. Zdjęcie jak z niedźwiedziem zakopanym. No. Wyglądam trochę jak niedźwiedź, więc nie ma problemu. Może być. A za fotkę nie będę brał pieniędzy, więc tutaj myślę, że się dogadamy. Z Kępińskim symultanem. Aha. No ja z Robertem też troszkę trenowałem. Teraz w sobotę mamy turniej w Uzdowie Memoriał Zbigniewa Szymczaka. I tam chyba też Robert ma się pojawić, bo był kiedyś jego uczniem, więc też fajna sprawa. No, w ogóle polecam turnieje w Uzdowie. Śledźcie ChessArbitra, bo warto, naprawdę. Ta organizacja, jaka tutaj jest, to jedna z lepszych, jaką spotkałem, no, mówiąc wprost. Można przyjechać jako widz? Można. Ale jak przyjedziesz, Kacprze, to nie chciałbyś zagrać? Ale oczywiście można przyjechać, nie ma problemu. Dobra, jest herbatka. I lecimy. Gotham Chess! Gramy z Gotham Chess! Pozdrawiam Gotama Chessa. Jedziemy, moi drodzy. Ale się trafiło. No dobra, trzeba się pokazać z dobrej strony. Uła, ła! Co tu się dzieje, moi drodzy? C5. No takie ruchy znamy. Znamy takie ruchy. Przepchamy. Bicie, bicie. Jasne. Zagramy F3. Coś tutaj kojarzę w tej sytuacji. Ja cię kręcę. No tylko, żebym głupio nie przegrał. Gotham Chess jest niezły przecież w te klocki. I dobrze wymiata. Tutaj E4 będziemy chcieli zaraz zagrać, dlatego goniec D2 pilnuje pola C3. Nie wiem, czy ten domek jest słuszny, czy nie, ale ja tak gram. Mi się to podoba. Wow! Gotham, Mr. Gotham Chess. E4, bicie, bicie. Lecimy z tematem. Okej. Tutaj? Tutaj zbijemy sobie. I skoczkiem zagramy tak i tak. Ten pionek może być słabością. Zbijemy sobie pionka. A zaraz, przecież ja mogę zbić od razu tego pionka na F5. Mogę to zrobić. Ja to zrobię, słuchajcie. Zbijam, bo dlaczego mam nie zbić pionka? On jasne, mogę, może. Dobra, on tutaj mi gra spryciula. Trzeba przyznać, że to było sprytne zagranie. Bardzo sprytne. A sobie wrócimy tak. I sobie zagramy tak za chwilę. Będziemy bronić piona C4, bo głównym założeniem jest takie zagranie. Pionek więcej. Jest pionek więcej. To jest dużo. No, hetman B3. Długa roszada w ogóle wchodzi w grę u mnie? Nie wiem. Co? Nieźle. Tak. Tak, żeby F4 zagrać. Chociaż mogłem od razu F4 mu walnąć. Ja cię kręcę. F4 mogłem zagrać od razu i potem H3 i bym już go tutaj miał. No dobra, ale i tak jest dobrze. I tak jest jeszcze dobrze. No, jestem ciekawy, co tu się wydarzy. Czy on coś tutaj wymyśli. Poszedł tędy. Tutaj zagramy. Tu musimy. Nie mogę tak. No właśnie. No właśnie, i puściłem to pole. Tutaj zagram. No muszę tak zagrać, niestety. No dobra, będą tutaj teraz niezłe jazdy. Jak zagra mi tu skoczkiem, to ja zbiję, on mi zbije wieżę, skoczek E2. Nie, tam zagram tak. Dobra, dobra, tu będzie stało dobrze. Więc on nie może teraz, musi skoczkiem uciekać. A! Zagrał tutaj, bijemy. Od razu bijemy, gramy tak. Dobra, wybił, wybił. Okej. Gramy E6. Gramy, moi drodzy. Ale ja go tu po prostu powinienem zjeść teraz w tej sytuacji. Chwila, szachuś, masz kupę czasu. Orety, skoczkiem zagram tak. No i go nie wypuszczę. Zagram potem G4. Jak zagra wieżą. A tędy mi wylezie, skubaniutki. To zagramy tak. Tak zagramy.
G4, goniec G2. Takie plany będziemy stosować. No chyba się tędy mi tutaj po skrzydle nie rozpędzi, mam nadzieję. G4, goniec G2. No tak, to powinna być pozycja wygrana. Tutaj jak zagra H5, to wtedy sobie nawet G3 mogę zagrać, oddać jednego piona. No tak, on będzie tutaj próbował. To jest oczywiste, będzie próbował tutaj się rozpychać, żebym nie tracił tutaj czasu. Tak, zbić czy nie zbić? Chyba to zostawię w spokoju, wiecie, a z drugiej strony jednak... Z drugiej jednak strony... Ile ja mam czasu? Dobra, bicie tutaj, wieża B8. Nie no, bije, jak dają pionki, to bije. Okej, i teraz G4. Dobra. Okej, lecimy tutaj, bronimy. No dobra, dwie figury zawierzę. Skoczek C1 mam. Okej, bronić pionków trzeba. No troszkę mu się ta wieża tutaj rozszaleje. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Aha, tutaj poszło, dobra. Dobry ruch zagrał. Bić muszę. Bić muszę. Tego mi weźmie za chwilę. Dobry jest. Tak? Tego? Tak? Tego idziemy. Oj, tu oddałem. No zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje, no tego oddam teraz, niestety. No właśnie, nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Ajajaj, dałem szansę przeciwnikowi, jeszcze tu podstawiłem, cholercia. No właśnie, no właśnie. Dobra, damy szacha, może skuszę go tym biciem. Widzicie, totalnie wygrana pozycja, totalnie. Była. Można było gońcem na F5 zagrać generalnie. Dobra, wziął. Aha. No właśnie. Ciężka sprawa. Teraz się pojawiła u mnie. Bardzo trudna sytuacja. Kurczę, bardzo ciężka sytuacja, naprawdę. O, szkoda, szkoda, bo pozycja była wygrana. Totalnie. Ajajaj. Tak to zwykle bywa w blicach. A, czas mi spadł, ok. No, trudno, trudno się mówi. Słuchajcie, no masakra, ta pozycja była totalnie wygrana. Totalnie wygrana. Zobaczcie na kompa. Już tutaj podstawka, tak? No dobra, powiedzmy, tu jeszcze można było stwierdzić, że jeszcze można było grać. No ale wziąłem pionka, no. A właśnie, pokazał skoczek H3 komp, czyli z tym planem. Bardzo dobra pozycja. No tutaj tak, hetman B1, hetman B3. No szkoda, wiem, że szkoda, niestety na YouTube to nie wejdzie. Ajajajajajajaj, chociaż może wejdzie. Ale to już nieważne, szkoda, że nie wygrałem, bo byłoby fajnie, no, byłoby fajnie. Tutaj zagrałem źle, tu F4 trzeba było chyba grać. Co? Hetman A6 lepsza czarnych?
Aha, w tej sytuacji, moment. Tak, no F4 trzeba było grać, bo nie zauważyłem, że po tym ruchu tutaj nie może wejść. Bo jak zagra tutaj, gram H3, G4 i tam mam rozjazd, no. No dobra, poszło jak poszło. W każdym razie zobaczcie, że tutaj na pewno pozycja była lepsza, zdecydowanie. E6, no przecież te figury nie istnieją. Co on tutaj, jeszcze goniec D3 w ogóle pokazuje, żeby skoczka... Nawet skoczka nie ruszać, nieźle. Skoczek, no dobra, no. Co tutaj goniec, a goniec G5. W ogóle zostawić tego skoczka, nie napalać się na tego skoczka, mówiąc wprost. Zagrać tu, zrobić, żeby wieża zagrała sobie tam i goniec H4 na przykład. No, takie proste ruchy. Takie proste ruchy. Masakra, słuchajcie. Bez problemu bym wygrał tę pozycję, jakbym troszkę więcej widział po prostu. No dobra, ale pomijając to, goniec F4 nadal wygrywa. B5, no zbiłem. A6, zostawiam w miejscu. W ogóle B6 można było wrzucić też, nie? C4, coś takiego. Poszło tak, goniec. No właśnie, tutaj już muszę goniec G2, bicie. Bicie, bicie, no i biorę. No dobra, ta pozycja jest wygrana, zobaczcie, plus 5 prawie. To wszyscy wiedzą. Tutaj coś trzeba było dokładniej pograć. No właśnie, jakieś takie goniec C4, tylko co to daje? Ja tu nic nie widziałem, dlatego też tak mi nie poszło. Skoczek C1, co to komputer w ogóle widzi? No dobra, poszło tak, co nadal nie wypuszcza przewagi. Goniec. A można było skoczek E2 najpierw. Nadal skoczek E2 można było. Tego nie widziałem, że tu mi jeszcze bije. Ale nadal zobaczcie, jak komputer pokazuje bardzo dużą przewagę. Masakra. No i jeszcze tam tego Mister Gotama dojadę. No to tak widać, że w zasięgu jest. No z silnikiem wygrałem. Zobaczcie, nawet w tej sytuacji pokazuje wygraną białych. No niesamowite. Tutaj był błąd, bo zbił mi tu i nie mogę zbić, bo wieża D3. Król D2 błąd. A jak grać należy? Król F2. Tę stronę pójść. No goniec jest wyłączony, więc technicznie rzecz biorąc nadal pozycja wygrana. Skoczek D4, skoczek F5, dobieram się do piona i wygrywam. Proste, no. Proste jak budowa cepa. Szkoda. Wielka szkoda. No tutaj już ciężko, tak? Tutaj już generalnie to ciężko w tej sytuacji cokolwiek ugrać. To się łatwo gra czarnymi. Chociaż nadal komp się jakoś broni. A, nieistotne. No dobra. Szkoda, że nie zwycięstwo, bo byłaby fajna tutaj partyjka, byłoby 6,5 nawet, nie? To już bardzo blisko rekordu. No ale dobra, jeszcze jest ok. Także było fajnie. Ale myślę, że co? Puścimy chyba na YouTube analizkę, nie? Rzadko się spotyka, żeby zagrać tutaj z takim sławnym YouTuberem. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze dwie partie zostały. No i sobie pykamy. Koniec G5. Dobra. Normalny gambit hetmański. Wieża C1. No, przeciwnik widzę tak niemrawo. Wieża E8. Bardzo dziwnie gra. Zagramy sobie H3 i ucieknę. Okej. Okay. A i tak. Niech się męczy. Dobra, wybijamy pionkiem, żeby nie oddać końca. F4, czarne pola. Wymienić hetmany, czy nie wymienić? Może nie. Będziemy atakować. Ale było blisko, wiecie co? No takie partie naprawdę bliziutko to wszystko było. Wszystko było bardzo bliziutko. Skoczek, skoczek. Nie no, w ogóle zobaczcie, co to jest za pozycja. Przecież czarne nie istnieją w tej sytuacji. Zaraz zagram G4, wejdę skoczkiem, jeszcze obronię punkt E3. Tu się broni, G4, no i koniec gry. Koniec gry strategicznej. To strategicznie wygląda bardzo dobrze, tak? I zaraz tam będę chciał mata załadować. On to widzi. Może nie. Nie, no widzi. Idziemy H5, H4, H5. Dosyć szybko gramy, nie? Król G2 się może przyda. Chce mi rąbnąć tu. Zagramy tak, to nie będzie mógł zbić. Potem tu. A, będzie mógł zbić, bo na F4 wisi. Ale tak, zagramy, E4 grozi.
Dobra, jakość więcej, więc nie muszę matować. Żeby tu niczego nie podstawić, no to E4 i potem tak, będziemy próbować wymieniać hetmany. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Przecież można było zbić tym, goniec by się uaktywnił. No to co? Szach, pani zielonka. Dobra. No i teraz jest kwestia realizacji przewagi. No dobra, tam się przeciwnik coś chce mnie uczepić. Nie jest to takie proste jeszcze, niestety. Tutaj? Tak po prostu. Gońca mam, więc gram F5 i tu już grożę bardzo poważnym ruchem. Z 14-latkiem gram, ok. Da się zauważyć trochę szybką grę z jego strony. No tu już jest koniec gry. F6 grozi. Wieża D8. No tak, poddał. Takie zwycięstwa po takich porażkach smakują fantastycznie. Szybkie zwycięstwo, gładko, przyjemnie. Nawet nie ma co patrzeć. Ale szkoda mi tej partii z Gotamem. Słuchajcie, jak mi szkoda tej partii. No gość był po prostu ustawiony tam, nie? Ale to jest też w sumie dobra, słuchajcie. No wynik wynikiem. Cieszy mnie fakt, że no, ustawiłem go w debiucie, w ogóle w przegranej totalnie pozycji, tak? To też, no, dobrze rokuje, powiedzmy, no, tyle w temacie. Rekord mam 7 punktów, więc jest szansa na rekord. Mam teraz 6,5 na 10. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 6,5 na 10. Tak, no w tamtej partii faktycznie, no, Gotham nie istniał, nie? No, no, można by go zaprosić. Nie, no, ale fajnie, fajnie. Chociaż była szansa, żeby zagrać z kimś takim, wiecie, no, powiedzmy sławnym, tak. No i dobrze, jakiś materiał na YouTubka będzie. Może polubi chłopak. Może skomentuje przy okazji. Szukamy takich fajnych okazji, także. No, tu arcymistrzowie to też jest ciekawa rzecz, bo te partie z arcymistrzami też były ciekawe, takie ostre bardzo, więc myślę, że jakiś materiał tam na rozpatrzenie tych wariantów pozycji jest równie chyba wartościowy. No dobra, mamy 6,5. Był go tam. Kurde, nie mogę uwierzyć cały czas, że się udało zagrać. Ale to myślę, że jak będzie się grało tak mniej więcej jak teraz, to czy tak punktowo, jak będzie szło, no to będzie jeszcze szansa, żeby się z nim zobaczyć. No nie oglądam Gotama Chessa. Znaczy tam ja czasami zerknę na dosłownie kilka sekund, coś tam stawi, ale tak to nie maniaczę. Który ja jestem teraz? Wiesz co? Nie wiem. Sprawdzimy na koniec. Sprawdzimy na koniec póki co. Tutaj dam wam link do tego turnieju, więc sami będziecie mogli też sobie zerknąć, jak ktoś ma czas i ochotę sobie popatrzeć, które miejsce kto tam zajmuje. No ale było blisko, było blisko. No właśnie, widzicie, można powiedzieć, mam taki, no może nie talent, to jest takie głupie gadanie, ale wychodzenie z wora wychodzi mi czasami i często dobrze, a ustawienie gościa w ogóle w totalnej przegranej pozycji. No nie potrafię docisnąć. To jest taki główny problem szachistów, przynajmniej mój, że wyjść z kiepskiej pozycji udaje się, no, dosyć często, a przyciśnięcie i niewykorzystanie, no to jest to mistrzostwo, którego brakuje troszeczkę, nie? I tutaj był bardzo dobry przykład. Dwa razy nie, bo to jest Szwajcar. Dwa razy nie można zagrać z tym samym zawodnikiem. W arenie można zagrać, ale nie w Szwajcarze. No dobra, no dobra, czekamy na rundę 11. Ciekawe, kogo nam tam dobierze. Ten CM2600 coś, to słuchajcie, też nie jakiś byle kto. No zobaczcie, natrzaskany ranking. No dobra, no. Poszło to poszło.
Niedociśnięcie wygranej, bardzo dobrze powiedziane, dzięki. Boli, no oczywiście, że boli. Wyjście z wora to też, no wiadomo, punkty punktami, ale jak ustawiasz wora, to znaczy, że czegoś ci brakuje w tych szachach, więc no nie można ustawiać często wora, tak? I przegrywać, jak się chce się rozwijać. Znaczy nie można, no tak wychodzi. Tak to już w tych szachach jest. No taki urok szachów, no i myślę, że tak musi być i dobrze, że tak jest, no bo dzięki temu nie ma idealnych partii, nigdy nie było. Są piękne partie, oczywiście bezbłędne, rozegrane przez zawodowców, ale im więcej błędów, tym myślę, że ciekawiej, jak ta szachownica jest tutaj nakraszona, powiedzmy, tymi błędami, więc to jest fajne. Kolanem dociskać. No tak, no, ale to jest takie, wiecie, psychologiczne, bo już niby wygrywacie, już wiecie, że jest dobrze. Znaczy, powiem tak, jak miał więcej czasu w tamtej pozycji z Gotamem, powiedzmy, grałbym na 10 minut i taką pozycję bym dostał, no to ja bym ją wygrał, no bym spokojnie przeanalizował. To też było niby dużo, ale to już kwestia po prostu ogrania. No dobrze. Czekamy cierpliwie, czekamy cierpliwie. Jeszcze grają. Hikaru. Sprawdźmy, jak gra Hikaru. Wyłączę silnik, żeby nam tutaj nie podpowiadał. Hikaru jest czarnymi. Co? A, czas. Czas spadł przeciwnikowi. No właśnie, i widzicie, jest taka pozycja, gdzie teoretycznie to się powinno skończyć remisem, a wygrywają czarne. No takie są internetowe, nawet komputer się z tym zgadza. Aha, bo to jest wzięcie po prostu piona. No, normalka. Blice, blice. Turniej na Lichess jakiś zrobimy, myślę, ale bliżej października, gdyż teraz troszkę mam zawirowania. No dużo po prostu mam do ogarnięcia w sezonie szachowym, więc w październiku coś tam fajnego myślę, że zrobimy. W ogóle ktoś z Was jest z Warszawy na czacie teraz. Jeśli ktoś jest z Warszawy, dajcie znać, bo w czwartek się wybieram na takie ciekawe coś. Nagrywki. Jak ktoś ma ochotę, może się zobaczyć, jak będzie czas. To będzie miło. Szef jest z Warszawy. Rewersiak. Oj, muszę wam powiedzieć, bo mamy nagrywki takie YouTube'owe, fajne na ulicy. O, nie powiem wam teraz, mam na mailu, musiałbym zobaczyć. Ewentualnie napiszę w komentarzu pod tym filmem. Bo w czwartek wybieram się. Nagrywki są od 19:30 do 21:40. Więc wcześniej troszkę będę w tej Warszawie. No ale nic nie obiecuję, bo to też ciężko zaplanować. Napiszę w komentarzu po prostu, gdzie to się odbędzie. Jak ktoś będzie miał ochotę przyjść czy coś, to zaczepiajcie. Będzie miło. No dobra. Okej. Czekamy na ostatnią rundę. Ktoś tutaj prowadzi. Kim jest ten zawodnik? Sprawdźmy. Rustam Kusundinow? Kusundinow? O co chodzi? Kim jest ten zawodnik? Jakiś specjalista od gry online. Najwidoczniej 9,5 na 10. Nieźle. Dzień dobry, Chopper. Witam cię. Słuchajcie, bez presji. Bez presji. Jak się uda wygrać, to będzie rekord. Jak się nie uda wygrać, to rekordu nie będzie. Okej. Czekamy na ostatnią rundę. I lecimy. Mistrz FIDE z dużym rankingiem. No dobra, ciśniemy. E4, G6. Jaki ruch by nie zagrał, to gram G6. No dobra, lecimy. Teraz nieco inaczej to będzie wyglądało. D8.
na 5 rzucimy od razu. Sprytnie. Tak, zagrajmy. Pozbędziemy się gońca białopolowego. To na pewno będzie ze strategicznego punktu widzenia dobry myk. A, spróbujmy zamieszać. Tutaj? Może tu. Dlaczego by nie? Okej. Zbijemy. On mi zbije tu. Dobra. Zbijemy. Roszada. F6 mnie interesuje. On C4 powinien zagrać raczej. Dobra, to F6. No właśnie, czym to zbić? Zbiję gońcem. Może nie do końca to jest dobre. Drapione wiszą. Hetman musi to jakoś obronić. Hetman G4 to hetman D7. Wydaje mi się, że jest ciekawe. Tak, wieża F7 będzie na pewno dobrym pomysłem. Skoczek jeszcze nie wyszedł. Do łodzi, oj, teraz to nie wiem, kiedy do łodzi. Aha, sprytnie zagrał. To może hetman... Nie, hetman D6 nie mogę. Zejdźmy tutaj z tego związania. To związanie było paskudne. No on teraz C3 zagra na pewno i trochę mnie może tutaj cisnąć. Zagramy tak... Tak, tutaj atakuje bardzo sprytnie. Się okazuje. Dobra, czy ja mogę wziąć pionka tego po prostu? To wezmę. Ciekawe, czy to widział. Dobra, on mi tutaj weźmie pionę. Mhm, no właśnie. Nie jest dobrze. Tak? Tak. O, ojej, wieżę podstawiłem na F7. Dobra, moi drodzy. Dosyć tego dobrego. No niestety, tutaj trzeba poddać. No rekordu jeszcze nie będzie, trudno, widzicie, no podstawiłem wieżę, co zrobić. Ale koniec końców, oliwa sprawiedliwa, no fajne partie były, dwóch arcymistrzów. Tyle w temacie. Dobrze, będziemy jeszcze walczyć o te dobre punkty. Sorry, że tak nagle, no ale widzicie, podstawka wieży, no to cóż więcej mogę powiedzieć. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na symultanę. Za tydzień prawdopodobnie się będziemy widzieć. Dzięki, dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Jeszcze zrobimy chyba sobie jakąś...